Siemano! Moi drodzy, dzisiaj zabieramy Was na budowę, gdzie robimy sztukaterkę. Dzisiaj majstrem jest Kola. A dlaczego? To zaraz Wam opowiemy. Dowiecie się, czemu Kolcia w ogóle się podjęła tego. Ale muszę Wam od razu powiedzieć, że jest mega efekt. Możecie zrobić też to sami. No co, kochani, generalnie ja jestem niespełnionym artystą, więc stwierdziłam, że nikt inny nie może tego zrobić, tylko ja. Nie, a tak szczerze. Chcieli za naszą sztukaterię 16 tysięcy złotych. Czajcie? 16 tysięcy za coś takiego? Powiem Wam szczerze tak. Po czasie wykonując to, stwierdzam, że to naprawdę jest kupa pracy i faktycznie, no nie dziwię się, że tyle biorą, ale to przekraczało po prostu nasz budżet, a ja nie mogłam tego odpuścić, ponieważ to było moje marzenie, więc po prostu zrobiłam wraz z moją przyjaciółką projekt tej sztukaterii, zamówiłyśmy tą sztukaterię, no a wykonuję ją sama i zaraz pokażemy Wam krok po kroku, co, jak, do czego, dlaczego i jak to ma wyglądać. Każdy, zanim zdecyduje się, żeby zrobić tą sztukaterię, niech sobie odpowie na jedno pytanie, generalnie tutaj do kobiet. Jeżeli macie cierpliwość do robienia paznokci, to dacie radę. Jeżeli nie macie cierpliwości do robienia paznokci, nie podejmujcie się, bo to jest jeszcze gorsze. Odejdź, pokażę mi teraz ścianę, jak pięknie wygląda, co Kola zrobiła. No ona jeszcze nie jest skończona, tak? Patrzcie. Nie jest pomalowana i nie jest zaakrylowana. Ale już to jest mega. Naprawdę mega to wygląda. Kolcia robiła to sama tak naprawdę. Ostatnią ścianę robię właśnie. Mega, przy ostatniej ścianie pomogę Kolci, nagramy to dla Was, jak od początku do końca to się robi, taki mini tutorial. To lecimy! Jakie łzy? Dlaczego? Szczęścia! Tak, szczęścia no. Szczęścia, że... Daliśmy radę. Za miesiąc się tu przeprowadzamy. Pokażemy to w odcinku? Pokażemy to. Co mają robić, żeby obejrzeć? Subskrybować nasz kanał. Tutaj! Dobra, patrzcie. Czarna sztukateria. Czarna owca, czy najlepsza jaka może być? Czarne lustro jeszcze. Czarne lustro? No. Tutaj będzie czarne lustro, moje. Tu to jest pomazane. Dobra, idziemy dalej, pokażemy. Prowadź, Kola. Nie pokazaliśmy ostatnio... Ja nie pokazałam ostatnio małej łazienki. Pokazujemy? No. Nie mamy oświetlenia, co prawda. Może pójdę po swój telefon i włączę latarkę? Dawaj. Zaraz przechodzimy do małej łazienki. Co jest dziwne, tą małą łazienkę bardziej lubimy niż tą dużą. Chodźcie z nami. Mogliśmy obydwie zrobić taki sam i nie byłoby problemu. Dobra, chodźcie z nami, zobaczycie. Pół skończona, ale... jest. Sztukateria piękna, Kolci. No i Kolcia! I mam do Was jedno pytanie. Chodźcie, zamienimy się listami. Słuchajcie, wpadłam ostatnio na genialny pomysł. I teraz do Was tutaj pytanie w komentarzu. Czy jesteście za tym, żebym namówiła Sebka na to, żeby ten sufit jednak zrobić płytką? Żeby tu zrobić płytkę taką czarną też, bo mamy po prostu pomalowane farbą. Czy jest ok? Czy jednak zrobić płytkę, póki jeszcze można? Dajcie znać w komentarzu. Moja odpowiedź to nie patrz. Dobra, ci widzowie wiedzą. Dzisiaj chyba niebo płacze, czy cię znowu zobaczę, anielek. Dobra, kochani, więc tutaj zgromadziłam wszystkie rzeczy, które będą Wam potrzebne do wykonania sztukaterii. Począwszy od projektu lub przemyślenia, w jakich odległościach będziecie chcieli zrobić sztukaterię, jakiej długości oraz jakie elementy. A z rzeczy technicznych będzie Wam potrzebna skrzynka uciosowa wraz z piłką. Tu mam takie... chwytaki, że tak powiem, powodują, żeby się nie ruszało. Oczywiście, że ołówek, poziomica, miarka, klej typu mamut. I do tego później na wykończenie akryl i pędzelek. No i oczywiście drabina i dużo chęci. I to tak.
Dobra, kochani, więc tak, na początek musimy wiedzieć, jakiej grubości mamy listwy i w jakiej odległości od siebie je odmierzyć. U nas listwy są szerokości, te grubsze to jest 1,8 cm i te chudsze 1 cm. To jest dokładnie margon 002 i 003. Dobra, więc robimy sobie w pierwszej kolejności, słuchajcie, rysunki. I u nas to wygląda w ten sposób. Wiadomo, że tutaj mamy wysoki sufit, więc trochę inaczej. Generalnie od narożnika, jakby od końca ściany, 7 cm. Słuchajcie, wszędzie mamy 7 cm. Tu będzie 7 cm, potem tu będzie 7 cm, bo tu będą jeszcze jedne listwy. Pomiędzy również 7 cm. Od góry 7, od dołu to już jest, słuchajcie, 17, nie? To taką, bo mamy 10-centymetrowe listwy, też musicie pamiętać, żeby dobrać sobie to pod wysokość waszych listew, więc u nas jest to 17 cm od posadzki. O kuźwa, ale majster mi się trafił. No i dobra, jak już mamy zrobione rysunki, no to przystępujemy do cięcia. Ja nadzoruję. O kurwa, majster. Dobrze ci idzie. Powiedz mi, tam chyba jeszcze mniej musi być kotu, bo tam będzie gniazdko chyba, tak? Chyba tak, chyba mniej. Mili Państwo, przystępujemy do klejenia. Dobra. Ja sobie łapię tak, bo jest mi jakoś tak po prostu wygodniej. Nie wiem, czy tak jest prawidłowo, czy nie. Pamiętajcie, że ja nie jestem profesjonalistą i wykonywane tutaj czynności niekoniecznie muszą być robione prawidłowo. Ważne, że działa. Przytrzymuję sobie, słuchajcie, nogą, bo jest mi łatwiej. I zaczynam sobie aplikować cienką warstwę w miarę możliwości. Pamiętajcie, tego kleju nie da się tak bardzo, bardzo cienko położyć, bo jest bardzo gęsty. No i pomału, pomału sobie jadę. Jak już sobie nałożę całość, słuchajcie, to jeszcze sobie biorę taką szpachelkę brudną i sobie troszeczkę to przejeżdżam, żeby to nie było takie faliste, tylko mniej więcej tak równomiernie, jakby wiecie, rozłożone. A później biorę jeszcze, że tak powiem, starą jakąś szmatkę. Wiecie, tak generalnie nie wszyscy tak robią, po prostu według mnie tak jest prościej, bo później nie muszę tak doczyszczać na ścianie. I w ten sposób sobie przejeżdżam po prostu te ranty. I mam od razu już czystą listwę, nie? O, w ten sposób. Wszystko zostaje... elegancko tego. Adnusty mojego... Dobra, i przystępujemy, słuchać do klejenia i zaczynam sobie od dołu. Łapię sobie tutaj najpierw kąt, żeby ładnie pasowało. Cyk, pyk. A później zaczynam sobie patrzeć na mój rysunek, który mam tutaj z mojej prawej strony. I zaczynam sobie tutaj, słuchajcie, dociskać powoli, trzymając poziom. No i tam też... Dobra, i dociskam tutaj sobie również na górze. Tutaj akurat musieliśmy zostawić, bo tu będzie klimatyzacja i żeby to nie przeszkadzało, to po prostu tutaj taki kawałek zostanie bez tego. No i zobaczcie teraz, tutaj pokaż bliżej, że przez to, że trochę więcej tego kleju nałożyłam, to nam się porobiły tutaj wycieki, które teraz będę musiała sobie poczyścić. I będę to robiła szmatką. Szmatką i szpachelką można i można takim skrobakiem też. Jak kto tam woli, czym woli. Hejka, nie mam pojęcia jak wyglądam, ale jestem strasznie cała brudna i powiem wam, że już mam taki etap, że już mnie trzęsie. Całe ciało już mi drży, więc to jest moment, w którym muszę powiedzieć swojemu organizmowi dzisiaj stop. Także udało mi się, słuchajcie, zrobić. Już wam pokazuję. Zrobiłam tą ścianę, tak jak wcześniej już wam mówiłam. Udało mi się zrobić te grubsze 1,8 cm listwy. Rozrysowałam sobie też już linie te wewnętrzne, bo będę robić jeszcze te cieńsze listewki. A w środek tamtej ściany pójdzie prawdopodobnie tapeta w późniejszym czasie. Ale jestem z siebie dumna, jutro będziemy kończyć, bo i tak już nie mam kleju. Także już wam pokazuję z bliska, jak to wygląda. We'll be right back.
To, a dla mnie tyle. Nie no, zobacz, dobrze jest, a wygląda jakby było krzywo. A jak wygląda z daleka? Siemano, dobra? Siemano! Coś jeszcze byś chciała dodać? Nie wiem. Chciałabyś to robić zawodowo? Hobbystycznie? Albo... Czy lubisz to robić? Nie. Mam już tego dość. Nie robiłabym tego więcej. Mogliby mi zapłacić miliony. I tak bym się nie zgodziła. Nie lubię się brudzić. Tutaj się trzeba upierdzielić. Także generalnie brudna robota.